W Warszawie odbyły się główne obchody Dnia Samorządu Terytorialnego. W uroczystościach wziął udział prezydent Andrzej Duda. Krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski prezydent Andrzej Duda odznaczył osoby szczególnie zasłużone w działalności na rzecz samorządu terytorialnego. Prezydent podziękował samorządowcom za ich pracę na rzecz małych ojczyzn. Każdy ten najmniejszy ułamek, który tak często nazywacie Państwo swoją małą ojczyzną, jest częścią składową nieoderwalną i nierozrywalną naszej wspólnej wielkiej ojczyzny, której jak wiemy na imię Polska. Samorząd gminny został przywrócony ponad 30 lat temu z kolei trójstopniowy podział terytorialny, który obowiązuje do dziś, czyli samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie przywrócono w 1999 roku. Jest to długa perspektywa, która z całą pewnością pozwala na spokojną i racjonalną ocenę. I chcę bardzo mocno to zaakcentować, że się samorząd terytorialny przez te dziesięciolecia z całą pewnością bardzo dobrze Rzeczypospolitej przysłużył. Prezydent wskazywał na rolę samorządów w życiu politycznym, gospodarczym i przede wszystkim społecznym. Samorząd tworzą mieszkańcy, a włodarze są ich głosem. Ten głos mieszkańców słychać szczególnie w trakcie posiedzeń i prac legislacyjnych nad projektami ustaw, między innymi w ramach Prezydenckiej Rady do Spraw Samorządu Terytorialnego. Nie mam żadnych wątpliwości, że służy to dziełu poprawiania Rzeczypospolitej, tego, co można zrobić więcej, tego, co może działać lepiej, tego, co powinno być w naszym kraju zmieniane. Prezydent wręczył również symboliczne biało czerwone flagi burmistrzom, których miejscowości w tym roku uzyskały status miasta.